Cześć, to Hilpidero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku potwierdzonych transferów. Mamy piękny, słoneczny, niedzielny dzień, więc możemy spokojnie przyjrzeć się kolejnym ruchom transferowym na rynku, które zaszły w ostatnich dniach. I także na początek przypominam o tym, że mój kanał potrzebuje wsparcia, więc takie wsparcie to łapka w górę, subskrypcja. A jeżeli już to zrobiliście, to zapraszam na odcinek. Pierwszym dzisiejszym piłkarzem, którego zaprezentuję na liście transferowej, jest Jurij Medeiros. Znamy go bardzo dobrze z Ekstraklasy. Tam występował w Legii Warszawa. Raz to było lepiej, potem było gorzej, nie zdobył uznania trenerów. Poza tym Legię nie było stać na tego piłkarza. A ostatecznie przychodzi na transferze definitywnym do Norymbergi. Czy to są 3 miliony? Nie wiem. No takie są doniesienia z portugalskiej prasy. Mówi się o 2, o 3. No ale mniejsza o to, kwestia jest taka, Portugalczyk przychodzi do drugiej Bundesligi. Z kolei piłkarz z innego klubu z Lizbony też ma nowy klub, a jest to Eduardo Salvio, który przychodzi do Boca Juniors. No on zagrał w Benfice mnóstwo sezonów, ponad 200 meczów. Na pewno jest to zasłużony piłkarz w historii klubu z Lizbony, jednakże ostatni sezon nie do końca mu się udał, więc postanowił zmienić otoczenie, wrócić do ojczyzny, no i będzie grał na chwałę właśnie Boca Juniors, gdzie m.in. ostatnio występował Carlos Tevez. Z kolei Fabian Delph po miodowym, nie wiem, okresie w Manchesterze City, bo tak to można nazwać, gdyż ten zawodnik raczej nigdy poziomem nie kandydował do bycia czołowym zawodnikiem w Anglii. Po tym okresie miodowym jakby wraca na ten swój poziom optymalny dla siebie i jest to Everton. 9,5 miliona euro za niego zapłacono. No i Delph będzie kontynuował swoją karierę właśnie na Goodison Park. Benjamin Lecomte, tu z kolei transakcja między klubem Montpellier i AS Monaco. Monaco wzmacnia się doświadczonym, dobrym bramkarzem, który ma mnóstwo spotkań na poziomie Ligue 1 i płaci za niego 13 milionów euro. Ruslan Marinowski z kolei przychodzi z Genku, z klubu belgijskiego, z mistrza Belgii do Atalanty. No Ukrainiec można powiedzieć, że osiągnął to, co trzeba właśnie w Genku, wygrał to, co trzeba i może kierować się na nowe wyzwania. I przychodzi właśnie do Włoch, do Atalanty, która zapłaciła za niego 14 milionów. No i Malinowski będzie miał okazję zagrać w Lidze Mistrzów, gdyż właśnie, przypominam, Atalanta będzie występowała w Champions League w sezonie 19-20. Malinowski to w ogóle jest ciekawy piłkarz. Pamiętam, jak jeszcze grał w Zori Ługańsk. I wtedy bardzo się wyróżnił, na tle na przykład Legii. Bardzo widać było jego potencjał. No i widać, te obserwacje nie były mylne, gdyż właśnie wykonuje kolejne kroki i teraz będzie grał w Serie A. Edson Alvarez to jest zastępstwo dla pewnego innego piłkarza, który z Ajaxu już odszedł. No a Edson Alvarez to jest meksykański piłkarz, który ostatnio grał w Club de Futbol America, klubie meksykańskim w swojej ojczyźnie. Jest to piłkarz młody, 21-letni, który może grać zarówno na pozycji stopera, jak i defensywnego pomocnika. No i Ajax zapłacił za reprezentanta swojego kraju 15 milionów euro. Samuel Rondon to jest transfer do Chin. Pierwszy tutaj i jedyny tutaj, bo więcej transferów do Chin dzisiaj nie zobaczycie. Ostatni sezon Rondon spędził na wypożyczeniu w Newcastle United. Niestety dla nas, bo moim zdaniem to jest bardzo ciekawy piłkarz, niestety dla nas nie zostanie w Premier League, odchodzi zarabiać pieniądze do Chin, a jego nowym pracodawcą będzie Dalian Yifang, który wykupił Rondona za 18 milionów euro. Kieran Trippier to jest dziwny transfer, powiem szczerze, to jest bardzo, bardzo dziwny transfer Kierana Trippiera. Anglik zamienia Tottenham, klub, który ostatnio grał w finale Ligi Mistrzów, klub, który jest w czołówce Premier League i przechodzi do Atletico. Ja wiem, że Atletico też jest w czołówce La Liga na przykład, ale dlaczego akurat Atletico? Dlaczego Atletico zainteresował się akurat Kieranem Trippierem? No, to jest chyba pierwszy taki transfer angielskiego zawodnika w swoim prime, w swoim takim najlepszym okresie kariery za granicę, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio angielski piłkarz, no mając te 27-28 lat, odszedł za granicę. Częściej to byli zawodnicy młodzi, którzy nie dostawali szansy w swoich klubach angielskich, żeby rozwijać swoją karierę za granicą. A tutaj mamy Kierana Trippiera, który za 22 miliony euro zamienia Londyn na Madryt.
A innym zawodnikiem, który zamienia swój były klub na Madryt, jest Mario Hermoso, który trafia ze Espanyolu do Atletico, a co ciekawe, Hermoso jest wychowankiem Akademii Realu Madryt. Także też to takie ciekawe podłoże. Atletico zapłaciło za niego 25 milionów euro. To nie jest pierwszy zawodnik z przeszłością Realu Madryt w kadrze. Wcześniej trafił do Atletico Marcos Llorente. Ogólnie Atletico bardzo mocno w tym okienku transferowym zaszalało i być może to jeszcze nie jest koniec transferów ekipy Diego Simeone. No, na transfery wydano już 243,5 miliona euro zdaniem Transfermarkt. Jest to naprawdę potężna kwota. No, zarobiono z kolei 311, także być może jeszcze jakieś transfery będą możliwe, bo przypominam, oni sprzedali Griezmana, Lucasa Hernandeza, Rodrigo, też tam przy okazji jeszcze sprzedano Gelsona Martinsa, Luciano Vietto za takie może mniejsze pieniądze, a dodatkowo z listy płac zeszli Diego Godin, Felipe Luis i Juan Fran, czyli też mocno zarabiający piłkarze. A do Atletico trafili już João Felix, Marcos Llorente, Mario Hermoso, jak tutaj widzicie, Kieran Trippier, Renan Lodi, Felipe, Hector Herrera. Także dzieje się w Atletico, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo takie roszady czasami wychodzą bokiem i mimo dobrych zawodników kupionych do klubu, ten pierwszy sezon nie do końca się udaje właśnie ze względu na tę ilość, znaczy liczbę rotacji. Diallo. Piłkarz, który przechodzi z BVB do PSG. Jeszcze rok temu Diallo był piłkarzem Mainz przechodzącym do BVB. Wtedy kosztował 28 milionów. Teraz przechodzi do stolicy Francji za 32 miliony euro. Czyli przez rok BVB zarobiło na nim 4 miliony. Czy to jest duży zysk, czy też mały zysk? No ja nie wiem, czy Diallo jest aż tak wyróżniającym się zawodnikiem. Wydaje mi się, że BVB ma lepszego zawodnika, zresztą kibice tam też mówią o tym, że Zagadu ma większy potencjał od Diallo, także nie żałują jakoś bardzo mocno tego transferu, no a Diallo ma wzmocnić formację obronną właśnie PSG. Z kolei inny francuski zawodnik, który odchodzi z Bundesligi, to Sebastian Haller. On zamienia Eintracht Frankfurt na West Ham. West Ham w tym okienku, no, przychodzi moje najśmielsze oczekiwania, bo ściąga naprawdę sensownych piłkarzy. Nie ma tam żadnego emeryta. Są piłkarze młodsi, są piłkarze w prime, są piłkarze, którzy jeszcze mogą się trochę rozwinąć. I to są piłkarze na odpowiedzialne pozycje, także bardzo fajnie buduje się ta drużyna. Zobaczymy, może być takim czarnym koniem. Będzie rywalizowała z Wolverhampton o mianę tego czarnego konia w następnym sezonie. Być może jakiś klub z Big Six będzie czuł się zagrożony. I koniec tego odcinka to transfer De Ligta z Ajaxu do Piemonte Calcio, bo oczywiście Juventus nie będzie w FIFA, ale tak na poważnie, Juve kupuje De Ligta za 85 milionów euro, to jest gigantyczna suma pieniędzy, jednakże De Ligt, pamiętajmy, on wciąż jest nastolatkiem, on wciąż ma przed sobą 4, 5, 6 lat do momentu, aż osiągnie swój tak zwany prime, a już reprezentuje poziom naprawdę międzynarodowy, światowy, jest obrońcą klasowym, no i nieprzypadkowo aż tyle płaci za niego stara dama. Jak się spisze De Ligt w Juventusie, no na pewno ma wokół siebie tam mnóstwo profesjonalistów. Chiellini to jest mega, mega profesjonalny piłkarz z doświadczeniem. Na pewno będzie mógł od niego się dużo nauczyć De Ligt, Bonucci podobnie. Są też piłkarze inni doświadczeni. Jest Ronaldo, jest grupa zawodników, którzy w swoim życiu coś wygrali, także na pewno oni będą go w ten system zwycięzców wprowadzać. Poza tym Juventus klasycznie jest faworytem do zdobycia Serie A. Być może ten transfer De Ligta pomoże im zawalczyć w Champions League. Na pewno przed De Ligtem bogata przyszłość. No a Juventus być może zyskał na wiele, wiele lat obrońcę, który no, będzie od pierwszego dnia reprezentował niesamowity poziom i absolutnie podniesie jakość całej drużyny mistrzów Włoch. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki potwierdzonych transferów. No i cóż, lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.